Okej, czyli ta strona mentalna. Czyli tak jak mówiłem na początku, unikanie toksycznych ludzi, toksycznych miejsc i toksycznych substancji. Nie chcę o tym mówić, że toksyczni ludzie i sytuacja i miejsca sprawiają, że sięgamy po toksyczne substancje. To się łączy razem. Nie chcę mi się tego wszystkiego wymieniać, czy chodzi o narkotyki, alkohol, nie wiem, uzależnienia od innych różnych rzeczy. W każdym bądź razie, jeżeli wchodzimy w toksyczne miejsca, sytuacje i ludzi, wtedy zamykamy się w tym cyklu i ciężko jest z tego wyjść, bo jesteśmy tak jakby uzależnieni od tych miejsc, bo się przyzwyczajamy, a potem uzależnieni od substancji lub znowu innych toksycznych miejsc, żeby odreagować to, co się stało. Więc żeby temu przeciwdziałać, naprawdę z czasem, jeżeli nienawidzimy swojej pracy, nienawidzimy miejsca, w którym mieszkamy, nie cierpimy tego, że wychodzimy i pijemy wino, nie wiem, dzień w dzień, po prostu musimy powiedzieć sobie stop, odsunąć się od tego i znaleźć nowe miejsce, które będzie przepełnione pozytywnymi ludźmi, pozytywnymi sytuacjami. Musi to być pozytywne miejsce i gdzie będą gościć już wkrótce w naszym życiu pozytywne substancje. Tak to trzeba przemienić. Powiem wam tak, szczerze. Jest to skomplikowane, ale jest to wykonalne. Można to zrobić. Sam niejednokrotnie zmieniłem swoją pracę ze względu na to, że tak jakby zastanawiałem się czasami nad tym, czy może te miejsca, w których pracowałem, może były przepełnione za bardzo tymi ładunkami dodatnimi. Chodziło mi o to, że może te miejsca były tak jakby źle skonstruowane i dla mojego ciała fizycznego. No i nieodpowiedni ludzie mi towarzyszyli w pracy, więc niejednokrotnie zmieniałem swoją pracę. I powiem wam, że reperując siebie najpierw, można wrócić do takich lekko toksycznych miejsc, ale wtedy jesteśmy tą lepszą już osobą, lepszą częścią siebie, więc jest nam łatwiej, bo wtedy tak jakby, nie wiem, w tych delikatnie toksycznych miejscach budujemy bardzo pozytywną energię, ściągamy pozytywnych ludzi i bardzo prawdopodobnie z czasem ci ludzie, którzy są negatywni, nie wytrzymują tego i oni raczej rezygnują, bo my budujemy team taki bardzo pozytywny. Dalej, sposób myślenia. Sposób myślenia ogólnie jest najważniejszy, aby zdać sobie z tego sprawę, że jest przede wszystkim coś takiego jak sposób myślenia. Jedni ludzie za bardzo narzekają, jedni ludzie za bardzo dają nakład na przykład na finanse, inni ludzie za bardzo, nie wiem, na szukanie miłości, inni ludzie na myślenie o tym, że nie lubią swojej pracy i chcą ją zmienić. Sposób myślenia. Sposób myślenia powinien być pozytywny, otwarty. Nie powinniśmy oceniać, nie powinniśmy szukać negatywów. Wiem, że czasami niektórzy ludzie zachowują się naprawdę tak, mają taką kulturę, mają taką mentalność, że szukają wszędzie po prostu dziury w całym, negatywnych rzeczy. Ale te osoby też są pozytywne, bo jeżeli porównam to teraz do takiego jakby działania takiego marketingu dobrze rozkręconego rynku pracy, to jest jak w lesie. Jedne osoby muszą być krukami, którzy kraczą, jedni muszą być wiewiórkami, jedni muszą być, lisami, jedni muszą być jeleniami. To jest tak, jak musi mieć każdy typ ze zwierząt w danej grupie, żeby utrzymać fajny cykl działania. Oczywiście nie wszystkie są potrzebne. Nie wszystkie są potrzebne, ale tak jak mówię, nawet ta osoba kruk jest fajna często, bo przynajmniej przewidzi nam zagrożenia, ale wpuszczać jej do życia prywatnego raczej bym nie polecał. Dalej, to jest bardzo fajne, co usłyszałem od takiej mojej znajomej, która tak naprawdę zajmuje się psychiatrią, pracowała w szpitalu psychiatrycznym, tak? Powiedziała mi coś takiego kiedyś, jak ludzie powinni zawsze pamiętać o czymś takim jak PMA, czyli to jest Positive Mental Attitudes, czyli to jest pozytywne postawy mentalne. Czyli chodzi o to, cokolwiek by się nie stało, nie myślmy negatywnie, bo wtedy produkujemy takie negatywne domino, że jedna negatywna myśl ciągnie kolejną i to domino się całe po prostu przewraca. Jeżeli coś złego się stanie, nawet nie wiem, mamy jakiś wypadek, nie wiem, złamiemy sobie nogę, pomyślmy o tym, że na przykład, nie wiem, osoby, które szukają miłości, może w tym szpitalu taki chłopak, który sobie złamie nogę, pozna, nie wiem, niesamowitą pielęgniarkę lub tam lekarkę, która okaże się miłością jego życia, albo w ogóle na tej całej drodze, tej tragedii z tą nogą staną się niesamowicie pozytywne rzeczy, może ta osoba będzie obsypana pozytywnymi sytuacjami i pozytywnymi ludźmi dookoła, czego nie wiemy tak naprawdę. Więc zawsze powinniśmy się doszukiwać
pozytywnych rzeczy, nawet w tragediach. Naprawdę, wiem, że jest to trudne. Niektóre tragedie niektórych ludzi w ogóle sięgają zenitu, co się dzieje w ich życiach i naprawdę współczuję tym ludziom, ale tak naprawdę, tak jak mówię, to się dzieje teraz, przez ten tydzień, przez te parę tygodni, ta tragedia i całe życie wcześniej było fajne i całe życie w przyszłości też będzie fajne. Po prostu trzeba przetrwać tą tragedię. I teraz ostatnie takie dość fajne pytanie, które dostałem od bioenergoterapeutki. Niedługo ją pewnie poznacie, bo ona jest zainteresowana opowiedzieć, jak bioenergoterapia, takie powiedzmy sobie, nie wiem, parapsychologia wręcz, paramedycyna, to jest medycyna naturalna, pomaga ludziom w biznesie i w życiu, i w miłości, i w innych aspektach. I ona mi zadała takie pytanie, co sprawia, zadajcie sobie sami, że jesteś tym, kim jesteś? Albo co sprawiło, że jesteś tym, kim jesteś? I teraz w głowach ludzi jest masa odpowiedzi. Nie wiem, tam wykształcenie, rodzina, praca, nie wiem, nawet ubrania, miejsca, w których jesteśmy. Ci bardziej tacy uduchowieni, spirytualni powiedzą, że przeznaczenie, sieć wariantów, pole morficzne, różnego typu takie rzeczy. Ale tak naprawdę, co sprawia, kim jesteśmy? Odpowiedź jest jedna. Jest to filozoficzne pytanie. Odpowiedź też jest filozoficzna. Przekonanie. Nasze przekonanie o samym sobie. I tym właśnie, tą odpowiedzią będę powoli kończyć ten filmik, ponieważ teraz każdy z was powinien się zastanowić nad tym, co myśli o samym sobie. Jak jesteś przekonany o samym sobie? I jeżeli zmienisz swoje przekonanie, cały świat, wszyscy ludzie dookoła i miejsca zaczną tak jakby wibrować w inny sposób i przyciągniemy to, co tak naprawdę, w co wierzymy. Takie jest przekonanie o nas samych. I teraz, tak jak zwykle, czekam na 20 lajków, oczywiście subskrypcję, jeżeli ten filmik wam się podobał. I postaram się stworzyć coś podobnego już wkrótce, podobnego w tym stylu. Może będzie to bardziej takie motywujące, coachingowe. No ale tak jak mówię, były teraz czasy koronawirusa, więc tak naprawdę trzeba się wziąć za siebie, zacząć od dobrej diety, aktywności fizycznej, natury, unikaniu toksycznych miejsc i ludzi, otaczanie pozytywne otoczenie, szukamy właśnie tego, poza tym sposób myślenia, wyszukiwanie tych pozytywnych aspektów życia i pamiętajcie o przekonaniu o samym sobie. Także dziękuję bardzo i życzę wam pięknego dnia lub pięknego wieczora. Na razie.